Oni jak już poruszają się takim tempem, to znaczy, że dostali wyraźny rozkaz, że trzeba kogoś uspokoić. Jak widzimy, policjanci zaczynają łapać pierwsze osoby. Policja, Jezus Maria, Jezus Maria, co się dzieje? Proszę Państwa, co się dzieje? Podejdźmy tutaj, zobaczmy, policja bije ludzi! Niewiarygodna sytuacja, to są kolejne osoby, które się naprawdę... Proszę spojrzeć, tu już nie ma... Biją zwykłych ludzi, proszę Państwa! Jestem w tej chwili chyba w najgorszym miejscu, jakie można sobie tu wyobrazić. Policjanci depczą mi po kablach. Uważajmy, co się dzieje. Zobaczmy, spójrzmy. Co się dzieje? Nie, co się dzieje? Policja! Dlaczego ich bijecie? Co wy robicie? Kim pan jest? Proszę Państwa, kim pani jest? Co się stało? Idziemy sobie z spacerem, chłopak przed nami zabrał. Proszę nie przeklinać, kto to jest? Dlaczego? Co się dzieje? Proszę Państwa, lecą w naszą stronę butelki, policja atakuje nas. Proszę przejść. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo widzą, co się dzieje. Mamy to wszystko, proszę Państwa, nagrane. Widzieliśmy dokładnie, co się stało. Policjanci atakują ludzi, łapią ich za szyję. Proszę Państwa. Jezus Maria, idziemy do następnej osoby, która została zaatakowana przez policję. Być może uda nam się porozmawiać. Być może uda nam się porozmawiać z tymi ludźmi, których teraz atakuje policja. Butelka! Chować się! Proszę Państwa, przepraszamy, jeśli Państwo nas słyszą, jeśli słyszycie te moje krzyki, bardzo Państwa przepraszam, ale nad nami latają nam butelki. Z jednej strony stoi policja z bronią nie tylko gładkolufową, ale też z pałkami i policją. Kolejni policjanci biegają wokół nas. Nie można tutaj mówić o żadnej taryfie ulgowej. Widzę osobę, która została zatrzymana. Co się stało? Kim pan jest? To jest wielka żenada. Przyjechałem z Sosnowca, jestem młodym patriotą. Dlaczego pana zaatakowała policja? Bo sobie stałem! Proszę Państwa, no możemy śmiało powiedzieć o tym, że faktycznie ten człowiek zupełnie nic nie robił. Teraz widzimy kolejną osobę leżącą na ziemi. Nad nim przynajmniej 5-10 policjantów. Ani służby porządkowe, ani policja, ani żaden organizator już zupełnie nie radzi z tym, co dzieje się w tej chwili na placu na rozdrożu. Kolejne zastępy policji nadchodzą zarówno z Alei Szucha, jak i alejami jerozolimskimi. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W tej chwili plac na rozdrożu został zupełnie odcięty od świata. W tej chwili dowiadujemy się, że policjanci informują, że ci ludzie, którzy zostali zatrzymani, ale w sposób naprawdę bardzo, bardzo brutalny, to są osoby, które rzucały w policję czy to kamieniami, czy butelkami. Tutaj cały czas coś lata. I proszę Państwa, śmiało mogę powiedzieć o tym, że nikt nad niczym już nie panuje. Nikt nie panuje tutaj nad tłumem. Zapytamy kolejną osobę, kim jest, ale widzimy, to jest osoba w kominiarce, to jest osoba, która... Nie, bez kamieniarki. Teraz spróbujmy, zapytajmy się, co się tak naprawdę wydarzyło. Kim pan jest? Dzień dobry, Bartłomiej Mieszankiewicz, Telewizja Republika. Co się stało? Kim pan jest? Co się działo? Widzimy, policjanci zupełnie zwariowali. To jest totalna agresja. Nikt tutaj nie zwraca uwagi na to, czy jesteśmy z mediów, czy wykonujemy tutaj swoją pracę. Będę relacjonował Państwu to, co mówią policjanci, że zostali zaatakowani z prawej strony. Bartek, dzieciaki. Czyli z prawej strony, czy gdzieś od strony pomnika Romana Dmowskiego. Kolejne osoby są wyciągane z tłumu. Policjanci tak naprawdę... Zobacz, no kurde, co jest? Proszę Państwa, panowie, co wy robicie? Dlaczego w taki sposób ludzi niesiecie? Co on zrobił takiego? Dzieciak. Proszę Państwa, no w tej chwili widzę osobę, która leży po prostu... On jest nieprzytomny! Co jest? Proszę Państwa, widzę w tej chwili, człowiek jest po prostu nieprzytomny, a policja nad nim stoi. Jezus Maria, proszę Państwa, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Policjanci w ogóle sobie nie radzą. Nie, policja nas atakuje! Policjantów. Proszę Państwa, straszne rzeczy się w tej chwili dzieją. Zobaczcie, co z tym człowiekiem się dzieje, on jest nieprzytomny. I żeby leżał na ziemi. Halo? Policja wyrwała nam kabel, to już jest kolejny raz, kiedy tracimy kabel. Po tym człowieku, który leżał na ziemi, był tak naprawdę przez policję ciągnięty po ziemi. Zostało tylko to. Został z niego tylko szalik.
A to była najświeższa relacja, prosto z placu na rozdrożu, gdzie mogę Państwu powiedzieć, że powoli robi się spokojniej.